Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale nasza gospodarka wzrosła o 3%. I takiego tempa spodziewali się ekonomiści. Produkt krajowy brutto zwiększył się w pierwszych 3 miesiącach roku w zupełnie przyzwoitym tempie. Było ono co prawda nieco słabsze niż w czwartym kwartale ubiegłego roku, gdy wyniosło 3,3%, ale nie ma powodu do zmartwienia, czy tym bardziej obaw. W ubiegłym roku gospodarka rozpędzała się początkowo dość powoli. Wzrost w pierwszym kwartale wyniósł zaledwie 0,7%, a w kolejnych kwartałach było już znacznie lepiej. W tym roku na zbyt dynamiczne przyspieszenie raczej trudno liczyć. Według przewidywań ekspertów z Ministerstwa Gospodarki w całym roku polski PKB zwiększy się o 3%. Nieco bardziej optymistyczne są prognozy JP Morgan. Analitycy tego banku spodziewają się wzrostu o 3,2%, ale nie brakuje też przewidywań jeszcze bardziej optymistycznych, sięgających nawet 3,5%. Trzeba mieć jednak świadomość, że mimo odporności polskiej gospodarki na światowy kryzys, będziemy też jednak odczuwać skutki perturbacji, z jakimi mamy do czynienia w krajach strefy euro. Warunki zewnętrzne nie są sprzyjające, jednak obserwowane osłabienie złotego działa na naszą korzyść, podtrzymując dynamikę eksportu. W pierwszych 3 miesiącach roku jego tempo nie było zbyt duże, było niższe niż w poprzednich kwartałach, ale w kolejnych miesiącach powinno być nieco lepiej. Nadal głównym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarki polskiej jest popyt krajowy, którego wpływ na PKB wyniósł 2,3 punktu procentowego. Wciąż niestety mamy do czynienia z niekorzystną sytuacją w inwestycjach. Nakłady na środki trwałe były o ponad 12% niższe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Tutaj więc na poprawę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.